Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie. Witam już na początku nowego miesiąca, ostatniego etapu roku 2021, miesiąca grudnia, o czym Państwo dokładnie wiedzą, ja też. Więc będzie to miesiąc naprawdę, jest to już miesiąc szczególny, bo jest to miesiąc owszem adwentowy, ale jest to miesiąc, który przygotowuje nas do tych wspaniałych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Ten miesiąc nas przygotowuje, ten miesiąc przygotowuje na różne sposoby, no choćby poprzez adwent, czy rekolekcje adwentowe, czy jakieś tam jeszcze inne metody, które mają sprawić, że Boże Narodzenie będzie bardzo ważne, że Boże Narodzenie to Boże Narodzenie dla nas, że On przychodzi, owszem, ze względu na nas, przychodzi z naszego powodu, ale przychodzi przede wszystkim do nas, ponieważ nas, proszę Państwa, kocha. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, no właśnie, początek miesiąca grudnia, dzisiaj mamy piąty dzień tegoż miesiąca, no i właśnie jest też druga niedziela Adwentu. Jak wiemy, Adwent to jest radosne oczekiwanie na przyjście Pana, czyli jak powiedziałem, to przygotowanie do Bożego Narodzenia, przygotowanie, czyli taka bardzo intensywna praca, czyli właśnie ta aktywność. My przygotowując się, wiemy, gdy na przykład czekamy na gości, gdy czekamy na kogoś, kto ma do nas przyjechać, nas odwiedzić, sprzątamy mieszkanie, robimy zakupy. Chcemy, żeby to wszystko wypadło jak najlepiej i żebyśmy zostali właśnie przez gościa potraktowani jako ci, którzy tego gościa szanują, a może nawet tego gościa kochają. Więc my przygotowujemy się do Bożego Narodzenia, by tego właśnie gościa powitać, by tego gościa uszanować, by temu gościowi powiedzieć, że jego bardzo kochamy i że na niego czekamy, bo on jest nam bardzo potrzebny. Owszem, jako nasz brat, ale przede wszystkim jako nasz Zbawiciel, jako ten, który daje nam szansę na zbawienie i który otwiera przed nami niebo i który przynosi nam to miłosierdzie, którego tak bardzo, bardzo potrzebujemy. Drodzy Państwo, no właśnie, jeżeli chodzi o Adwent, to wiemy, że święte roratnie, zawsze o brzasku dnia, godzina 6, czasem trochę później, czasem nawet bardzo późno, wieczorem, liturgia wieczorna, na to pozwalają przepisy kanoniczne, że właśnie mamy taką cudowną przeświętą do Matki Bożej, kiedy to właśnie oddajemy jej cześć i symbolem właśnie takiej przyświętej roratniej jest ta świeca, właśnie proszę skierować kamery, ta świeca, która nazywa się roratką i ona płonie tylko podczas mszy świętych roratnich. Natomiast przez cały tydzień, przez całe roraty jest nieaktywna, tylko podczas mszy świętej roratnie. Poza tym, kochani, jeżeli chodzi o adwent, to są te symbole adwentowe, więc ja myślę, że te bardzo ważnym takim symbolem adwentowym jest wieniec adwentowy. Te Państwo widzą, że ten wieniec rozłożony jest na takie cztery części. Zobaczmy, pierwsza część, druga część, trzecia część i czwarta część. Wszystkie właśnie te części zawierają w sobie świece. Każda świeca oznacza poszczególne niedziele, niedziele adwentowe. Jak wiemy, skoro są cztery świece, znaczy, że są cztery też niedziele adwentowe. Była już pierwsza niedziela adwentowa, właśnie ta świeca płonąca świadczy o tym, że takową niedzielę przeżyliśmy. Dzisiaj płonie druga świeca adwentowa, znaczy, że mamy drugą niedzielę adwentu i oczywiście przyjdzie czas, że będzie trzecia świeca płonęła i przyjdzie czas, że będzie płonęła czwarta świeca, czyli wtedy będą płonęły wszystkie świece. Właśnie wieniec, co on oznacza, jaką on ma symbolikę. Przede wszystkim, jeżeli jest to okrągły, to właśnie ta okrągłość, czyli to koło oznacza nieskończoność, proszę Państwa. Wieniec adwentowy ma bardzo taki, że tak powiem, krótki życiorys, bo jest to rok zaledwie 1939. Wtedy właśnie pastor kościoła protestanckiego wymyślił coś takiego. Najpierw było 24 świece, na każdy dzień była świeca, ale za względów praktycznych zrobiono tylko właśnie te cztery świece. Więc każda świeca oznacza poszczególne niedziele. Jeżeli chodzi właśnie o zieleń, właśnie jak tu widzimy, to igliwie oznacza właśnie to życie, symbol życia. Iglak jest symbolem życia, szczególnie właśnie tego życia, na które czekamy i do którego to powitania przygotowujemy się. Poszczególne świece mają też swoje symbolki, swoje przesłanie. I tak pierwsza świeca to jest świeca nadziei. Ta świeca już, jak powiedziałem, przeszła troszeczkę do historii. Druga świeca, więc ta dzisiejsza świeca, to jest świeca, która ma za zadanie mówić nam o pokoju. Coś bardzo ważnego, to bardzo ważne przesłanie, pokój, prawda? To słowo dzisiaj jest, proszę Państwa, słowem, które
jest bardzo takim, że tak powiem, mocnym słowem. My modlimy się o pokój, my wiemy, że ten pokój jest zagrożony, my wiemy, że ten pokój jest pokojem, na który chcemy i czekamy. Nie tylko ten pokój, który daje nam Chrystus, ale ten pokój, który daje nam świat. Tego pokoju nam bardzo potrzeba, bo chcemy normalnie rozwijać się, chcemy normalnie żyć. No, będzie za tydzień trzecia niedziela i ta właśnie trzecia niedziela, na pewno Państwo będą wiedzieli, będą już Państwo wiedzą, że to jest niedziela tak zwana Gaudete, czyli niedziela radości. I ta świeca oznacza też radość. No i czwarta świeca, czwarta niedziela Adwentu to jest właśnie miłość. To jest właśnie ta miłość, która przychodzi na świat, która rozlewa się na ten świat, która rozlewa się tak mocno i tak silnie, że dociera aż do naszych serc. Tyle jeżeli chodzi właśnie o tę symbolikę związaną właśnie z Adwentem. Poza tym też pamiętajmy, że w Adwencie szaty mamy koloru fioletowego, za wyjątkiem świąt, za wyjątkiem rorat. Jeżeli chodzi o raty, wtedy oczywiście kolor biały. Kochani, dzisiejsza niedziela, jak powiedziałem, druga niedziela Adwentu, gdy będziemy, też gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarcho Galilei, brat jego tetrarcho Iturei i Trajchomi, i Lizanierz tetrarcho Abileny, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. No właśnie, główna postać, czy jedna z głównych postaci adwentowych, to święty Jan Chrzciciel. Właśnie dzisiaj, przed chwilą usłyszeliśmy jego głos. Ten jego głos to właśnie wołanie na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Jest to głos skierowany do nas. Jan kieruje ten głos do naszego życia, do nas, którzy chcemy przeżyć ten Adwent w sposób taki owocny, w sposób pożyteczny, w sposób owocny. Mamy te przygotować ścieżki dla Pana. W jaki sposób? No poprzez pokutę, poprzez przemianę, a nade wszystko, proszę Państwa, poprzez spowiedź, poprzez sakrament pokuty, poprzez dobrze odbyte rekolekcje. Módlmy się o to, abyśmy w tę dzisiejszą niedzielę dobrze przemyśleli właśnie te słowa Jana Chrzciciela, które, jak powiedziałem, kieruje do nas. Prostujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Prostujmy drogi dla Pana, prostujmy ścieżki dla Niego i czekamy na Niego. Maranata, przyjdź Panie Jezu, usłysz wołanie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego najlepszego na nowy, adwentowy, rozpoczynający się tydzień.